chciałem zapytać o jedną sprawę, bo w moim kraju jest taki modny trend, że sportowców ogłaszać, że oni są gejami. Czy pan sądzi, że będzie podobna sytuacja tutaj w przyszłości w Polsce? W przyszłości może tak, natomiast dzisiaj trudno mi sobie wyobrazić, dlatego że po prostu społeczeństwo w Polsce jest bardziej konserwatywne. Wydaje mi się, że świat sportu jest takim tradycyjnym światem macho i że gdyby dzisiaj któryś sportowiec ogłosił, że jest gejem, to nie miałby łatwego życia. Nie mówię nawet w drużynie, bo na tym się nie znam, natomiast wyobrażam sobie, co mogłoby się dziać na trybunach. To jest po prostu kwestia etapu, no ale z drugiej strony w Polsce następują tak szybko zmiany społeczne w ostatnich latach, że coś, co wydaje się dzisiaj niewyobrażalne, za rok, za trzy lata może się zdarzyć. Czy myślisz, że jeżeli ktoś zgłosił takie informacje, że to będzie groźne dla ich życia? Nie, na pewno nie. Nie sądzę. To jest bardziej kwestia, myślę, by była wyśmiewania jakichś tam epitetów, piosenek układanych na trybunach. Nie, no, Polska to jest normalny kraj. Nie mówię, jest no, tam o te parę punktów bardziej konserwatywny niż na przykład zachodnia Europa. Twoje ulubione team? Legia Warszawa oczywiście. To jest od lat. Cieszę się, że zdobyli mistrzostwo. Zobaczymy, jak będzie z grą o Ligę Mistrzów, ale ja nawet dzisiaj tutaj wspominałem, w 95 roku, czyli już 18 lat temu, pojechałem z kibicami Legii do Göteborga, do Szwecji, kiedy Legia walczyła o pierwszy awans do Ligi Mistrzów. I zawsze powtarzam tak, znaczy przez lata byłem reporterem, byłem na, nie wiem, chyba 10-15 wojnach. Spędziłem 2 lata jeżdżąc po Afryce, byłem w byłej Jugosławii, byłem na Kaukazie, ale tych 3 dni, kiedy pojechaliśmy z Legią do Göteborga, to nie da się porównać z niczym. Po prostu najlepsze 72 godziny mojego życia. Legia wygrała, Legia awansowała do Ligi Mistrzów, a ja po prostu wróciłem bez gardła, wykończony, odpoczywałem tydzień. Także Legia, Legia, Legia. Z ciekawości, czy kiedyśkolwiek biłaś kogoś dla Legia? Nie, nigdy. Ja jestem, nie mówię, że politycznym, ale praktycznym pacyfistą i nawet jeszcze w czasach komunizmu, kiedy odbywały się demonstracje, ostre walki, wtedy z milicją to się nazywało, mimo że ich nienawidziłem, nigdy nie rzuciłem kamieniem. Moi koledzy rzucali, nie mam im tego za złe, ale ja nie. Bicie się to nie moja bajka. To bardzo fajnie. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. Do widzenia.